Musimy iść, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ryzon i jadę dzisiaj do festiwalu growego Bielsko-Biała Festival Gaming, chyba tak to jakoś było. Pamiętam skrót BBGF, a Gaming Festival, dobra, nieważne. Skrót zapamiętałem bardziej od tego. BBGF, czyli na Bielsko-Biała Gaming Festival. I cóż, ja teraz jem hot doga, bo no w końcu nie jadłem od 5 minut, nie? No i po prostu postanowiłem, że zjem i będę ruszał w drogę. I chciałbym wam zapowiedzieć, że oczywiście tam teraz jadę. Opiszę relację, jak to mniej więcej wyglądało. I też chciałbym opisać tegoroczny Game Awards na gry wyścigowe, bo to jest po prostu masakra, co to się teraz stało. Tak więc, no, widzimy się na miejscu. Za 200 metrów skręć w lewo. Ja pierdzielę, tu była... Czekaj, tu muszę skręcić. Ja pierdzielę, skręć tutaj w lewo. Jest paliwo tańsze o 8 groszy. Ja pierdzielę. Złodzieje! 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 Która jest godzina? 9. No to już się otwierają. Ja chciałem być porannym ptaszkiem i przyjechać jako pierwszy, a nie wyszło. Ale plus jest taki, że wstałem najwcześniej w sobotę. W sensie, że w sobotę nigdy tak wcześniej nie wstawałem. Jedź dalej prosto. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Czyli już jestem. Postój do 10 minut. Kurde. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Wiem, ale teraz poszukać parkingu. Kurde, tu jest parking. Parking dla pracowników. Czekajcie, muszę sobie ogarnąć miejsce. Dobra, dojechałem. Zobaczymy, jak to będzie, bo szukałem wszędzie miejsca. Wszędzie jest albo, że dla pracowników, albo dla mieszkańców. No i tak w końcu znalazłem jakieś normalne miejsce. Tak więc jestem już po Bielsko-Biała Gaming Festival. Opowiem też poniekąd, jak to było, co jeszcze tam robiłem. I trochę tak opowiem jeszcze. I akurat na dzisiaj jeszcze tak na chwilę to moje takie stare tło, które też jest na przykład podczas live'ów niektórych, znaczy podczas live'ów. Tak bardziej no ogólnie tak jeszcze kiedyś było z live'ów takie i nie pamiętam, chyba kiedyś nagrywałem jeszcze z takiego z tego kątu kamery. Wcześniej poprzedni materiał o WRC, tylko o EA Sports WRC, to nagrywałem z tamtego miejsca i tam będą nagrywane filmiki następne. Tylko po prostu tak jeszcze specjalnie tak jeszcze dzisiaj nagram. Bielsko-Biała Gaming Festival. Przy tym festiwalu najwięcej czasu spędziłem przy właśnie stanowiskach sim racingowych, tam gdzie były bolidy Formuły 1, albo pamiętam, że bolidy, ale czekajcie,
RSS. Właśnie taki, ale... Aż tak w bolidach nie siedzę, ale to nie wiem, czy to są... Nie, bolidy RSS. Takie niby bolidy Formuły 1. Słyszałem, że to są słabsze bolidy Formuły 1. Nie wiem, aż tak nie siedzę w tym... w tym właśnie sim racingu. I pierwszy raz w ogóle o takich bolidach słyszałem. Znaczy już jeździłem, tylko myślałem, że to bolidy Formuły 1, ale nieważne już. Były tam stanowiska z retro konsolami, przy których no było na przykład Nintendo 64, Commodore 64, o Commodore, Commodore było, PlayStation 2, nawet Nintendo Mega Drive. Akurat przy Nintendo sobie grałem z Sonica, więc naprawdę było spoko i akurat czuć było, że to graliśmy tak jakby w zwolnionym tempie, bo to edycja PAL, a nie na przykład NTSC. NTSC to pamiętam, że to była Sega Genesis. A Europejczycy mieli akurat Mega Drive. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Były też stanowiska ze starszymi komputerami. Były na przykład ten. Było można, można było zagrać wiele różnych starych gierek. Kangur Kakao tam widziałem, ale mi się nie udało odpalić. Tam trzeba było włożyć płytkę, chyba nie wgrali kraka. Ale na przykład grałem w Kolinka 2.0, więc naprawdę było naprawdę świetnie sobie przypomnieć ten klasyczek, aż mnie czasami korciło, żeby zrobić speedrun z tej gry na tym evencie. Need for Speed Underground 1 też sobie ogrywałem trochę, Need for Speed 3, więc naprawdę też było w czym wybierać, jeśli chodzi o te gierki, a poza tym jeszcze był na przykład Half-Life 1, GTA nawet było i naprawdę było, naprawdę Bomberman nawet pamiętam, że był. Naprawdę było sporo gier do wyboru, więc naprawdę to było fajne. Część komputerów było na Windowsie XP i część na Windowsach XP oraz na Windowsach, nie wiem czy to 9.8 czy 9.5, nie wiem, bo już nie interesowałem się aż takimi. Znaczy, kiedyś jeszcze ocierałem się o te Windowsy, ale już tak zbytnio nie pamiętam, jak się różniły 9.5 od 9.8. I cóż, co jeszcze sobie porobiłem? Też oczywiście ten, można było zagrać w Gran Turismo 7 na VR-ze. Gran Turismo 7 na VR-ze do PlayStation 5. I to też tak naprawdę, ja już wcześniej grałem akurat na VR-ze w Assetto Corsa i naprawdę to jest świetne przeżycie, takie coś, nie? Ja już wcześniej takie coś przeżyłem i naprawdę było naprawdę fajnie. I to jeszcze było na takim stelażu, a nie takim w krześle i biurku, jak to tutaj mam przy sobie. Tylko po prostu na pełnym stelażu, kierownica, fotel normalnie wyścigowy, więc kubełkowy, więc spoko. I co? I oczywiście o... No jeszcze był VR, ale w ogóle VR, że tam można było Horizon zagrać w VR-ze, czy jeszcze tam jakieś inne gry logiczne, ale ja się o to nie otarłem. I jeszcze był turniej z CS-a, ale z CS-a to już pomijałem fakt, że jest to... I później ten, najwięcej czasu spędziłem przy sim racingu, przy właśnie stanowiskach sim racingowych. Brałem udział w turnieju, co akurat w szoku byłem, że mi się tak dobrze poszczęściło, jak mówiłem, to były formuły RSS. Cóż, no myślę, że mi bardzo dobrze poszło, jak dla mnie w ogóle, że ja taki wynik w ogóle wykręciłem, bo jeździłem, bo jeździliśmy, wszyscy mieli ten, to był time attack w ogóle, jeździliśmy... Pierwszy raz, akurat pierwsza jakby runda, w sensie to jakby był ćwierćfinał, półfinał, a później finał. W ćwierćfinale akurat wszyscy jeździli na asystach jeszcze z automatyczną skrzynią biegów. No, żeby mieli wszyscy równe szanse, że tak to powiem. I później oczywiście jakimś cudem udało mi się dostać do półfinału. Z naprawdę dość konkretnymi graczami na scenie sportowej, że tak to powiem. I akurat z półfinału nie wyszedłem, zostałem w półfinale, no i nie doszedłem do finału. Ale i tak byłem w szoku, że do półfinału się dostałem. Aha, a w półfinale były już wszystkie asysty wyłączone z manualną skrzynią biegów. I akurat dobrze sobie poradziłem. Pamiętam czas z tym... Z asystami, jaki miałem, to minuta 16. Aha, to było jeszcze na Red Bull Ringu, zapomniałem powiedzieć, że to był tor Red Bull Ring, pełny tor Red Bull Ring. Oczywiście miałem czas minutę 16, 1 dziesiąta, tak w zaokrągleniu, już tak zbytnio nie pamiętam
wyniku, bez asyst, pojechałem jeszcze lepiej, co byłem też w szoku, że była bolidami, no to pamiętam, że w Formule 1 jak jeździłem, to tylko z wyłączonym ABS-em, nie? A miałem inne kontrolki, że tak to powiem, włączone. I miałem czas o wiele lepszy, bez asyst, bez asyst, żadnych kontrol trakcji, stabilności, wszystko wyłączone. I miałem czas minutę 15:95, jakoś tak jeszcze, ja akurat mam zdjęcie, to akurat tu jeszcze pokażę. I taki miałem czas. I ja byłem zadowolony, bo akurat po tym ćwierćfinale sobie powiedziałem, że jak się dostanę do finału, znaczy ja już wiedziałem, że ja dostanę się do półfinału, jak dostanę się do półfinału, to muszę zdobyć czas poniżej minuty 16, to był mój cel i akurat się zrealizowało. I naprawdę to było spoko przy takim symulatorze pojeździć, że to były kierownice też od Fanateka, więc naprawdę czuć było przeciążenie i wszystko, nie to co w porównaniu do mojego Trasmastera TMX. Ale czy będę zmieniał? Myślę, że nie, bo mam też inne wydatki, tak to powiem. A też w sim racingu próbowałem już robić różne rzeczy, ale z Dirtem Rally, z WRC, ale nie moja bajka, że tak to powiem już. Próbowałem, ale już z tego zrezygnowałem. Jestem w tym miejscu, bo akurat w tym miejscu, jak jestem, to najlepiej się czuję akurat. I cóż, to wszystko jeśli chodzi o ten gaming festival. Chciałem jeszcze pogadać o właśnie innej sprawie, a mianowicie o Game Awards, Racing Games. Gry roku 2023. Najlepsza gra wyścigowa roku 2023 przypadła, no, mieliśmy sporo kandydatów, akurat 5. EA Sports FC 24. Okej. Okay. Formuła 1 23. Okej. Okay. Forza Motorsport. Nie. Hot Wheels 2. Unleashed 2 Turbo Charge. Chyba tak to jakoś brzmiało. I The Crew Motorfest. Ja liczyłem właśnie na The Crew Motorfest. I co? Wygrała Forza. Ja sobie tak myślę, ogólnie wyślę was do filmiku Plak Panty, bo on to fajnie wszystko nagrał i się zgodzę z nim tak z prawie wszystkimi rzeczami, jakie on gadał. Będzie gdzieś karta albo tam link w opisie, albo w komentarzu przypiętym. I to mnie rozwaliło. Na początku myślałem, że to wybierają tylko i wyłącznie ludzie, że głosują, nie? Ale nie. Nasze głosy, wasze, moje i wszystkich głosy publiczne do Game Awards są gówno warte, bo tak prawdę mówiąc, nasze głosy liczą się w 10%, a głosy jurów liczą się w 90%. I kim są ci jurorzy, nie wiem jak się odmienia, chcę z nimi pogadać. I tak moim zdaniem no, lepszy byłby wybór na przykład między, nie wiem, Formułą 1 albo jeszcze innymi produkcjami, które były tam podane. Nie mówię nad FIFA, w zasadzie FC teraz to się nazywa. Ale serio, nie wiem czy coś się ruszy w tym Game Awards czy nic, bo naprawdę wybrać najgorszą, jedną z najgorszych gier tego roku i wybrać ją jako najlepszą, to jest jak dla mnie absurd. Oglądaliście moje livestreamy, mogliście też zobaczyć filmiki różne na YouTubie, co się z tą grą dzieje, jakie są bugi, nawet jak wygląda rozgrywka. Wątpię, że ktoś to spojrzał i powiedział, to jest dobra gra. Levelowanie auta, nie wiem kto to wymyślił, to jest moim zdaniem najgorszy system progresji, jaki mógł powstać. Liczne błędy. Nieskończone loadingi, raz tak miałem po prostu, że ulepszałem auto, klikłem zapisz, wczytywało się, tak w nieskończoność, wyszedłem z gry, wszedłem z powrotem i musiałem powtarzać wyścig, który poprzedni robiłem. Niesamowita sprawa. Dziwne, nie? Jest powiedziane, że zrobili to od podstaw, build front a grind up, a tak naprawdę to jest część modeli są z poprzednich części, czemu dali spoiler z poprzednich Force,
Nie wiem. Szczerze mówiąc, ja mógłbym się przyczepić do wielu rzeczy tej Forzie. No, i tak jak na przykład pisałem recenzję do Speedzone, to miałem zbyt mało czasu na zrecenzowanie porządnie tej gry. A później jak wyszła już premiera, tak ograłem jeszcze na live'ach, to akurat moja ocena jeszcze bardziej się obniżyła. Serio, moim zdaniem to jest najgorsza gra, jaka mogła powstać. Ale czy coś z tym zrobimy? Może The Game Awards może się jakoś obudzi, nie wiem. Ja planuję zrobić takie coś, takie swoje. W sensie jeszcze ten się zapytam na Speedzone, czy uda się zrobić takie nasze Game Awards. A jeśli nie, no to zrobię to po swojemu jakoś i się zobaczy jeszcze. Chciałbym tak poczekać do końca roku, do tego roku, bo jeszcze może wyjdą jeszcze jakieś gry, które będą akurat warte uwagi. Nie wiadomo jeszcze, bo na przykład Need for Speed Unbound, no już będę kończył powoli, bo na przykład Need for Speed Unbound wyszedł w grudniu zeszłego roku 2022 i w ogóle się nie dostało na żadne Game Awards. Bo na Game Awards gier roku 2022 nie przeszło, ponieważ Game Awards było w grudniu, a w międzyczasie wychodził Need for Speed Unbound. Więc no nie mogło się jakoś dostać. Nawet w tym roku się nie dostało. Więc naprawdę wolę poczekać do tego końca roku i dopiero tak gdzieś od stycznia ruszyć z głosowaniem. Ale jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, czy zrobię, mam nadzieję, bo chciałbym. I cóż, ja się z wami żegnam. Nie wiem, czy się usłyszymy w święta, pewnie jeszcze na jakimś live streamie jeszcze zobaczę. Chciałbym wam życzyć po prostu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Nie chcę po prostu jakoś tak wymyśleć, że ohoho, tylko po prostu żyjcie sobie, co chcecie, wszystkiego najlepszego i myślę, że tyle, no. Żyjcie sobie jak najlepiej, życzę wam, żebyście życzyli to, co sami sobie byście zażyczyli. Jakoś tak, no. Tak więc no, trzymajcie się do następnego filmu i na razie, cześć.